Go, 8:50, poranna odprawa menedżerska, chciałbym na niej być. Cholera, znowu się nie popudrowałem. Miło panie, też tak macie? Salon Maserati. Ciągle wydzwaniają, a przyjechałbyś, zobaczyłbyś, wypróbowałbyś, może kupiłbyś jakieś auto. No to Maserati to w ogóle jakieś dobre auto jest? Fajny Jaguar. Magazyn. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dziś na śniadanie kanapki z kantyny zakładowej. To jeden z moich ulubionych gadżetów na biurko. Kilka lat temu zastanawiałem się z moimi współpracownikami, co właściwie mogło być napisane na mojej wizytówce i wyszło, że najlepiej byłoby napisać consigliere, tak jak postać Toma Hogana z Ojca Chrzestnego. Tom Hogan był osobą odpowiedzialną za to, żeby rozmawiać z Ojcem Chrzestnym o trudnych sprawach, wysłuchiwać wątpliwości, którymi Ojciec Chrzestny nie mógł się podzielić z nikim innym, przekazywać mu niepopularne opinie i służyć niestandardowym spojrzeniem. Często właśnie takimi rzeczami się zajmuję, a na biurku mam plakietkę z napisem Consigliere. Czasem drzemka w ciągu dnia jest bardzo ważna. Dobranoc. Uwaga, idzie. Idzie. Nadchodzi. Możesz się okazać, że nagrywa. Praca, praca, praca. Sporo dziś biegam po firmie. Jakie są moje podstawowe sposoby ogarnięcia takiego intensywnego dnia pracy? Stosuję rodzaj pracowego patchworku, przekładańca, gdzie blokuję w całość pewne podobne do siebie tematy i typy pracy. Zbieram w paczki podobne rodzaje aktywności. Zebranie, praca własna, rozmowy telefoniczne,
praca nad pocztą mailową. Z jednej strony potrzebuję odmiany, bo staram się nie zamęczyć totalnie i nie znużyć jednym typem aktywności. A z drugiej jestem efektywniejszy robiąc podobne rzeczy jedna po drugiej w określonym odcinku czasu. Staram się uświadamiać sobie swój schemat funkcjonowania i działać w zgodzie z nim. Każdy z nas ma swoje lepsze i gorsze godziny, pory dnia, jest sową albo skowronkiem, najlepiej współpracuje z ludźmi w określonych momentach, a w innych planuje czy pisze. Jeśli to tylko możliwe, to po co sięgać lewą ręką do prawej kieszeni? Warto być w zgodzie z samym sobą i swoim schematem funkcjonowania, jeśli tylko tak można zaaranżować swój czas. Wiem, że mam szczęście, że mogę tak działać. Wam też tego życzę. Ludzi, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży. Co prawda Dni Młodzieży w Krakowie, ale pewnie są w transferze przez Warszawę. Intensywny dzień pracy, zakończony wypaśną Mikołą makaronu i dwoma kieliszkami wina. To tyle, jeśli chodzi o oficjalny przekaz z dnia dzisiejszego. Lato i wychodzić z biura, kiedy jeszcze jest jasno.